Siema, pokażę to z perspektywy PS4, bo tu jest o wiele, wiele łatwiej. I tak, znajomy zarejestrowany w SecuroServ w swoim magazynie pojazdów wysyła nam zaproszenie do SecuroServ. Przyjmujemy. Odpala nam wtedy rzutki. To jest sesja dla zaproszonych. Odpala nam rzutki, będziemy mieli tam, będzie miał te dobieranie graczy, pozyskiwanie danych, już zapełnianie lobby czy coś tam. To my możemy do niego dołączyć sobie z 2-3 razy, żeby mieć szybsze te pozyskiwanie danych o sesji. I zobaczcie, tu zwykłe ciuchy, te, które tylko są tam do kupienia, a jak się zgliczujemy, to już będą ciuchy ze sklepu normalne. Czyli tak, znajomy ma zapełnianie lobby, wysyła nam zaproszenie do swojego magazynu pojazdów. My klikamy dołącz, żeby tam mieć te szybsze pozyskiwanie. Jeszcze raz i starczy. Wyciągamy to na jedno kliknięcie i też dwa razy PS-a. Spamuje cały czas tu X-a. Ja dopiero zajarzyłem, że nie spamowałem w prawo, czyli jednak nie trzeba. Ja w prawo dopiero zacząłem klikać, jak wracałem z chmur tu na Playu i też się udało. To działa tak na tej samej zasadzie, co ten off-radar w arenie. Czyli tu jak wracałem z chmur, dopiero zacząłem klikać w prawo, też mnie wczytało i już widać ciuchy są ze sklepu, a nie z tego tutaj wieszaka. To jest PS4 i wtedy kurtki robocze, tą kurtkę, co pokazywałem, tą brzoskwiniową i emblemat ekipy. Jeżeli ktoś ma grę zdalną na laptopie i plus PS4 makro, może sobie podłączyć i niech to mu śmiga cały tydzień. Pozdro.